Tragedia underground. Ja, ich bin nicht.
tak właśnie ten ktoś poszerzył. Centrum jest w Rzymie, przy Via Merulana. Tam pracuje w tym samym, w którym przed cudownym obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy ojciec Piotr Andrukiewicz, który w najbliższy czwartek, a tak, 29 ma imieniny. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie i dziękujemy za wszystko, co zrobił z Radiem Maria Telewizją Trwam tutaj w Toruniu i ale przez Toruń dalej. I teraz tam Matki Bożej nieustającej pomocy. Imieniny też ma, proszę Państwa, wtedy w czwartek ojciec Piotr Petra. Też bardzo prosimy o modlitwę za ojców. No i jeżeli już imieniny, to jest Paweł Pakuła, który przez parę miesięcy posługuje też w sanktuarium naszym. Marii Gwiazdonowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II przybył do Torunia z Australii, a najpierw rozpoczynał formację w Polsce, a później w Argentynie. Tam pracował, później Rzym, Niemcy, Australia, teraz jest w Toruniu. Ma imieniny także, po co Piotra i Pawła. A we wtorek imieniny ma, proszę Taćku, mówię o tym, bo jesteśmy w naszej rodzinie. I proszę o modlitwę za każdego z nas. Pomagajcie swoich kapłanów, swoje siostry zakonne, posługujących już pasterzy, ale także i tu nas posługujących w Toruniu, przez Toruń dalej. Proszę o modlitwę. We wtorek ma imieniny ojciec Władysław Bodziony, który posługuje, zgodził się, przyjął tak, no, bardzo tak odpowiedzialnie tą posługę w sanktuarium Marii Gwiazdonowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Misjonarz, człowiek wiary, człowiek tak oczytany, prawdziwy kapłan. Proszę Państwa, jest Władysław Bodziony. Razem posługują, w tej chwili tam mieszkają, mają wspólnotę przy sanktuarium, taką małą wspólnotę, tak ojciec, razem posługują z ojcem kustoszem Andrzejem Laskoszym. I za to bardzo dziękujemy. To jest, proszę Państwa, sanktuarium przybywa wielu ludzi. Dziękujemy za to. Piękna sprawa. Miałem szczęście dzisiaj współkoncelebrować mszę świętą o godzinie 12. Tam naprawdę ludzie się modlą. Piękna sprawa, piękna sprawa. I przybywajcie i módlcie się w tym kościele. Niech nie będzie zwiedzania, chodzenia takiego z rozmowami. To jest strasznie, to strasznie ubiór godny i godne zachowanie. Kościół, święte miejsce. Dziękujemy za to, że przychodzicie też do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Sam na sam z Panem Jezusem. Tak marzymy o tym, żeby tu było bez przerwy, była adoracja Najświętszego Sakramentu. Torunianie, kochani, z okolicy. A może znajdziesz trochę czasu, a może jeszcze kogoś zachęcisz. I tak zachęcić innych. Tak jak już opowiadałem, David Craig, taki w Stanach Zjednoczonych, mówiłem na katechezie. Dyrektor szkoły dla pilotów, też oczywiście pilot, razem z żoną postanowił w Connecticut, gdzieś w tamtej diecezji, w tamtych stronach, zorganizował adorację Najświętszego Sakramentu powołania kapłańskiej i zakonnej. I tak rozpoczął się ruch. Też to było natchnienie Ducha Świętego, to mamy rzecz. A w tej chwili już jest przynajmniej 3000 parafii w Stanach Zjednoczonych, w których jest adoracja Najświętszego Sakramentu o dobre, święte, mądre, takie z dynamizmem powołanie kapłańskie i zakonne. Właśnie takich potrzeba, takich jak chce Jezus. Potrzeba ludzi oddanych z ogniem wewnętrznym, zdecydowanych, zdeterminowanych. O takie powołania trzeba się modlić. I oni tak zaczęli. Proszę Państwa, no, cuda się dzieją. Ale to przy Najświętszym Sakramentem zaczyna się od modlitwy. Serce do serca. Z otwartym sercem. Zapraszamy do taką modlitwę na adorację Najświętszego Sakramentu w naszym sanktuarium. Też na wszystkie intencje mówicie, ale też szczególnie o liczne, święte, dobre, mądre powołania kapłańskie i zakonne. Takie pełne dynamizmu, wytrwałe. Takie mocarze ducha, nie? Takie mięczaków. Tak. To jest bardzo, 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 no, dużo o tym można by tutaj mówić. Za to też dziękujemy. Dziękujemy za wszystko. No i w Toruniu, jeżeli Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to w Toruniu będzie procesja. To jest godzina 18, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jeżeli nie, to można dopytać, jeszcze będziemy też mówić. Wychodzi uroczystość, zaczyna się w kościele Miłosierdzia Bożego i idzie później procesja do sanktuarium świętego Józefa. Proszę Państwa, ta procesja, jak mi opowiadali starsi ojcowie, bo skąd by to człowiek wiedział, ona postanowili torunianie robić co roku uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, robić taką procesję i ona szła kiedyś od sanktuarium naszego do obecnej katedry, czy stamtąd wtedy kościół świętych Janów, tak? Do znika świętych Janów, albo przed tym właśnie, czy może doszło z kościoła świętych Janów do świętego Józefa, sanktuarium Nieustającej Pomocy. Tak, to było jako dziękczynienie za to, że Toruń nie został zniszczony w czasie wojny i wtedy, gdy Niemcy stąd odchodzili. I to jest dalej kontynuowane. Ciekawe, że w Toruniu, proszę Państwa, jest trzy cudowne obrazy Matki Bożej, trzy sanktuaria. Matka Boża Nieustającej Pomocy, świętego Józefa w Toruniu, ulica świętego Józefa, stamtąd przeważnie są msze święte. Wiemy, że w czwartek z Rzymu, w czwartek nie już o 7 rano, ale 10 po 7 od grobu świętego Jana Pawła II. A inne dni tutaj z sanktuarium świętego Józefa. Od 1 lipca zaczniemy, dwie msze święte będą transmitowane w wtorki i soboty już z sanktuarium Matki Bożej Gwiazdonowej Ewangelizacji. Właśnie tym drugim sanktuarium chronologicznie Matki Bożej jest sanktuarium Matki Bożej Rodziny. Sanktuarium Matki Bożej.